Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi drodzy, 20 lipca w sobotę. W liturgii dzisiaj jest przeczytany fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to rozdział 12, wersety od 14 do 21, ale ja chciałbym rozszerzyć nieco o kilka wersetów ten fragment dla takiego kontekstu trochę. Później to wytłumaczę. Dlatego będzie to wersety, będą to od 9 do właśnie tego 21. Posłuchajmy. Jeszua poszedł do ich synagogi. Tam pewien człowiek miał uschłą rękę. Szukając pretekstu, by go o coś oskarżyć, zapytali go, czy wolno uzdrawiać w szabat. On jednak rzekł: jeśli macie owcę, która wpadła do dołu w szabat, to który z was nie złapie jej i nie wyciągnie? O ileż cenniejszy jest człowiek od owcy, dlatego też w szabat wolno jest czynić dobrze. A do człowieka tego rzekł: wyciągnij rękę. A gdy on ją wyciągnął, została uleczona i była równie zdrowa jak druga. Lecz Pruszim wyszli i zaczęli spiskować, jakby tu pozbyć się Jeszui. Wiedząc o tym, opuścił tę okolicę. Poszło za nim wielu ludzi, a on ich wszystkich uzdrowił, nakazując jednak, aby o nim nie rozpowiadali. Stało się to, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez Jeszajahu, proroka. Oto sługa mój, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Złożę na nim ducha mojego, a on oznajmi poganom sprawiedliwość. Nie będzie walczył ani krzyczał, na ulicach nigdy nie usłyszy jego głosu. Nie odłamie on nadłamanej trzciny, ani nie zagasi tlącego się knota, aż doprowadzi sprawiedliwość do zwycięstwa. W nim poganie będą pokładać nadzieję. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, taka dzisiaj jest Ewangelia. Ona w tym, jak już powiedziałem, liturgicznym przekładzie jest nieco krótsza. Rozpoczyna się od takiego stwierdzenia, że faryzeusze naradzali się, w jaki sposób zabić Jezusa. Chciałem tutaj dodać tych kilka fragmentów, tych kilka wersetów, tych zdań, dlatego że one opisują, za co chcieli zabić Jezusa. Właśnie za to, że uzdrowił w szabat. Za to, że jak Pan Jezus zadał im pytanie, czy wolno w szabat uczynić coś dobrego, czy coś złego? Za to chcieli go zabić. Zwróćmy uwagę, Jezus to później tam jakby wyjaśnia też trochę, ale zwróćmy uwagę na to, że jak przewrotne jest zło, że próbuje pod płaszczykiem jakiegoś dobra, że my tu dbamy o dobro, my tu dbamy o prawo Boże, o szabat dbamy. Dlatego właśnie wyszli i zaczęli naradzać się, spiskować, jakby tu pozbyć się Jeszui, czyli go po prostu zabić. Oni doszli do tego punktu w tym naradzaniu się, jak to zrobią. My już wiemy, jak to uczynili. Natomiast ta maszyna zła jest tutaj doskonale opisana. Jeśli coś nie pasuje tym właśnie spiskowcom, jeśli coś nie pasuje złym ludziom, to zaczynają przewrotnie jakby mówić, że jeśli coś nie pasuje im w Ewangelii, to zaczynają przewrotnie mówić, że my oczywiście też chcemy tego dobra. To my tak naprawdę dbamy o dobro. To my tak naprawdę bronimy ten szabat. My go bronimy. No to jest niesamowicie niebezpieczna postawa, ale też i tragedia żyć pośród takich ludzi. Jakiś czas temu była wielka dyskusja, to było tak w okolicach
przyjmowania przez dzieci pierwszej komunii świętej. Była wielka, ogromna jakaś dyskusja. Podniósł się jakiś krzyk, że trzeba zabronić, żeby dzieci żeby w ogóle nie mogły przystępować do sakramentu spowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że to powoduje ogrom stresu w tych dzieciach i my musimy to teraz zabronić. My bronimy teraz właśnie dobra dzieci. Co za obłuda, co za faryzeizm, byśmy już powiedzieli tym biblijnym stwierdzeniem. My już wiemy, kim byli faryzeusze. Co za faryzeizm, co za ogromna tempota i zatwardziałość serc. Dlatego Pan Jezus dzisiaj jakby pokazuje tym ludziom, że On z nikim nie musi walczyć. On nie musi wychodzić na ulicę i krzyczeć, tak jak tutaj zostało to napisane według właśnie tego proroctwa Izajasza. Nie będzie walczył ani krzyczał na ulicach. Nikt nie usłyszy Jego głosu, nie złamie nadłamanej trzciny, nie zgasi tlącego knotka, ale aż do momentu, gdy doprowadzi sprawiedliwość do zwycięstwa. To jest postawa Jezusa, postawa Boga. Doprowadzi sprawiedliwość do zwycięstwa. I kończy to Izajasz: w nim poganie będą pokładać nadzieję. Moi drodzy, żyjemy w świecie, który, jak to jeden z myślicieli ostatnio napisał, przyjął jakąś zmowę antychrześcijańską, antybożą, ale to w niczym nie przeszkodzi Bogu, żeby i tak doprowadzić sprawiedliwość do zwycięstwa, a więc pokładanie nadziei w Bogu będzie dla tych, którzy idą za Bogiem, którzy pomimo tych różnych spiskowców, tych różnych faryzeuszy szukających, jak zabić Jezusa, jak zabić religię, jak zabić Boga, jak zabić katolicyzm, pomimo tego ich nieustannego knucia za ogromne pieniądze, medialne też często pieniądze, pomimo tego i tak prędzej czy później zostaną zdmuchnięci, to zło zostanie zdmuchnięte i sprawiedliwość będzie doprowadzona do zwycięstwa, a poganie w nim będą pokładać nadzieję. My mamy wytrwać przy tym słowie, a nie przy tych, którzy spiskują. A jeśli widzicie gołym okiem takie środowiska, takich ludzi, takie gazety, takie telewizje, takie strony internetowe, to trzeba im po prostu pokazać czerwoną kartkę przez wyłączenie, nieśledzenie, niewspieranie. Niech faryzeizm pozostanie sobie we własnym bagnie zakłamania, w którym prędzej czy później się zatopi. Niech tam pozostanie. A my bądźmy przy Jezusie, który chce czynić dobro na tym świecie, ale w sposób cichy, spokojny i na swój sposób zwycięski. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Życzę wam dobrego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.